Dobra, Elsons, jestem tam dzisiaj, witam was bardzo serdecznie w prezentacji kolejnych mapy na konsolę. Tym razem to jest Starowieś, kolejna polska ma mapa. No i co? Wczytuje nam się. Dobra, czekajcie. Dobra, tak wygląda mapa Starowieś. Znacie, możemy też oczywiście z live'ów czy z odcinków. I co? Tu mamy ekran startowy. Ja sobie pozwolę przywinąć się do jakiejś ładniejszej pogody. Tak mi się do 120. A więc no tu mamy parking, tu jest taki start, no troszeczkę jak w kolonii, też zaczynamy na parku, zwierzęta tutaj ruch, mamy ruch, małe pola, również duże, tak mniej więcej to mapa wygląda, czemu tu nie pokazuję, to tak, o, zobaczycie, tak wygląda mniej więcej mapa, tu mamy troszeczkę pól, troszeczkę, tak to wygląda. Mamy tu jakieś pola. W pola można fajnie połączyć. Możemy zrobić tutaj jedno wielkie pole, tu możemy zrobić drugie wielkie pole, tu 30 mamy już duże wielkie pole, tu możemy zrobić kolejne wielkie pole, tu możemy zrobić takie pole, tu mamy duże pole, tu możemy zrobić takie pole, tu można zrobić takie pole, tu możemy zrobić w sumie, tak szczerze, możemy zrobić w sumie takie o dziwne pole, takie jedno wielkie. Tu mamy, żeby zrobić jakoś, tutaj są te ścieżki dziwnie zrobione, w sumie nie wiem jak możemy te pola poruszyć, ale na pewno te można połączyć, te na długość można połączyć, tu można te 4 połączyć, tu można zrobić fajne pole, te 85, może to 86 połączyć, w sumie drogę zabrać, te zrobić, więc jeśli chodzi o pola, to nie mamy problemu. Zacznijmy sobie od biogazowni. Tak mniej więcej wygląda biogazowni, stopera sobie nie włączył, co się stało, o, zapadłem się pod ziemię. O, wskoczyłem. No, troszkę się czuję, więc no, dzisiaj nie będzie dobrej jakości, ale... No, mamy długie losy, małe, no pola są klimatyczne, zobaczcie na tą mapę. Mówię, mapę będziemy poznawali sobie na mojej serii od... chyba od Ursusa do Fenda, ale nie wiem, aż w końcu, jak w końcu to nazwiemy. Myślę również od Bizona do Ideala, coś takiego. Od 60 do 1000, o, od 60 do 1000 też myślałem właśnie na taką serię. Jeszcze sobie zobaczymy. Od 60 do 1000. No, ej, ja chyba tak zrobię. Tak będzie się nazywała ta seria. Od 60 do 1000, ale dobra. Mniej więcej tak sobie zobaczmy. Tu mamy pole, tu mamy to, tu mam pierwsze gospodarstwo. Gospodarstwo pokazywałem u siebie na odcinku pierwszym, ale możemy tak szybko sobie je obejrzeć. Jak wiecie, tu mamy pole, ja sobie tutaj w ten fragment oczywiście zmieniłem i sobie dodałem jeszcze jakieś kwiatka czy coś. Mniej więcej tak to wygląda, tu mamy masę skupów, mamy skup wełny, skup trawy, skup siana, skup mleka, masę, po prostu masę skupów, nie? Mamy pierdyliard skupów. Więc zielak naprawdę, jak zielak coś już walnie z skupami, to już jest porządna robota. Oni mapa duża, skupów mamy naprawdę, każdy jest od jednej rzeczy, więc zielak, propsy. Bo mapa jest oczywiście od zielaka, mapa ma dodatkowe uprawy takie jak pszenżyto, żyto oraz lucerna. To tak to mniej więcej wygląda. Chodźmy teraz na gospodarstwo, gdzie jest wiat. Odpasło się świnkami, no powiem tak, te gospodarstwo mi się podobało, jak były tu krówki, stara wersja mapy, była lepsza po prostu. Gospo było 100 razy kuźwa lepiej. Zielak ja w sumie teraz zrobił bardziej na realia farminga, czyli że możemy sobie budynki sprzedać i postawić własne, no ale oczywiście, no stare było lepsze. Tu
jakieś krówki. Na starcie mamy właśnie tutaj takiego New Hollanda. Tu mamy takiego bizonka, który jest od razu na polu. Ja sobie te pole sprzedałem, numer 15 nie mam na start. W mojej serii, no pole bardzo fajnie wygląda klimatycznie ta mapa, no zobaczcie jak ona fajnie. Za bardzo prowadzę mapy nie będę, bo mała mapa jest mała, krajobraz jest farny. Dodatkowo zielak dorobił trzecie gospodarstwo ze sumie owcami, jak i krowami. I tak naprawdę to tylko są owce i krowy. I mamy miejsce na kiszonkę, silos kolejny. Możemy tutaj sobie podjechać i wodę brać. Punkt poboru wody, water refill point. Taki fajny napisek. Od razu jaki po polsku, jaki po angielsku. Tu mamy domek. Niestety jak to wygląda. No, tu mamy sklep. Sklep jak sklep, auto stoją. Jakieś beczki porozwalane. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze. Handel ze zwierzętami w sumie. I skup. To jest od razu skup, nie? Ta. Farma Suchodolskiego. Oj, Suchodolski. Skup cin tu mamy. Skup ściny. Nie, trocin, sorry. Skup trocin, a tam mamy ogólny tartek. Tartek ma spoko, ale wraz nie będziemy się powiedzieć na mojej serii. Nie ma czasu na to. W sumie to jest wszystko, tak naprawdę z tego gospy. Z tej mapy, więc możemy sobie wziąć sobie New Hollanda. Bez przyczepy. Możemy sobie pojeździć sobie, pójść po mapie. Oczywiście już dojechaliśmy do końca. Okej. W komentarzach widziałem, że jeden z was chciał Ostrowitkę mapę. I jeśli chodzi o mapę od Pumy. Nie lubię Pumy. Nie lubię go po prostu. Wyfarming 17 miał nawet spoko niektóre mapy, ale wiecie, 17, 19 to są dwa różne farmingi. I właśnie o tym jest problem. Że właśnie, no jakoś, no nie lubię Pumy, ale na pewno nagram jego mapy, bo wydaje mi się, że chcę nagrać wszystkie chyba polskie mapy, jakie są. Na tej serii mam jeszcze taką niemiecką mapę pobraną. Sobie ją też ogarniemy, Kolonia już była. Prezentacja Lubelskiej Doliny, myślę, że będzie w następnym odcinku. Znaczy, następnym odcinku. Bo sobie pojedziemy około, po to około tej lucerny. Patrzcie, jak ta lucerna ładnie wygląda. Właśnie na odcinku będzie, właśnie zobaczymy sobie. Tą mapę zagraniczną z 8 gospodarstwami. Po niej zobaczymy lubelską. I po lubelskiej zacznę pobierać mapy. Jakoś to sobie ułożymy. Więc na odcinek na poniedziałek już w sumie mam nagrane, bo teraz pokazuję mapę. No mówię, mapa jest fajna, klimatyczna. Zielak naprawdę robi świetne mapy. I Zielak według mnie, nie wiem jak was, jest na pewno w top 3 takich mapmakerów w Polsce. Jeśli chodzi o mapy. Naprawdę, Zielak robi świetne mapy. I mi się podoba. Ogólnie Zielak mnie wdrożył w mapy polskie, że są właśnie Lucerna, jest Żyto, Przyżyto, nad Cybuchowo ma również kaczki, jak i kozy. Niestety na tej mapie też miały być kaczki i kozy, ale jakoś ich nie ma. Zobaczyć, jeśli wchodzimy w nie szopy, tylko w zwierzęta, po prostu tych nie mamy. Miejsca dla gęsi, kaczek. Wchodzę wszędzie, nie? W ozdoby nawet. Nie ma. Gęsi ani kaczek. Ja nie wiem, gdzie mam to postawić. Jeśli wiecie, to możecie wpisać w komentarzu. Może są w różnych, czy coś takiego, nie wiem. Różne, no nie ma. Powinny być kaczki, gęsi, nie wiem, o co chodzi. Albo chodzi o to, że one zostaną dodane w przyszłości, nie wiem.
Nie wiem, co tam ten zielak wymyślił. No i co? Mapa wygląda mniej więcej tak naprawdę jest klimatyczna, fajna, te pole będziemy w sumie. O, te pole mam w sumie na sobie. Blisko gospy. No jakoś to wygląda, no tu moje gospodarstwo. Moje jest ładniejsze. Bo jest większa. No i sobie moje, bo na nim gram. Dobra, tak sobie zobaczmy. W sumie możemy wjechać tutaj jeszcze. No mapa jak mapa. Fajnie wygląda. Eksperty ma to jest w sumie. Nie wiem. Nie będę to oceniał mapę, czy jest dobra, czy jest ma. Czy coś takiego. No po prostu jest naprawdę klimatyczna, fajnie wygląda. No i fajnie pasuje na pewno na jakiś serwis, który może sobie pograć na pewno małymi ciągnikami, a później przejść na jakieś większe maszynki. Dziękuję, tutaj też fajnie pole wyglądają. O kurde. Hu hu hu, patrzeć. Płyniemy w rzece. Przejeżdżamy. I tu mamy pola. No i fajnie, fajnie. Dobra, jak następny odcinek z prezentacji w sumie mapy zobaczymy znowu również za 2 tygodnie. Bo zobaczymy go. Bo ten zobaczycie w poniedziałek. Na tydzień poniedziałek będzie prezentacja dodatku ten. Jak on się nazywa? A może nawet live zrobimy? Prezentację tego dodatku. O Boże, uciekło mi to z głowy. Tego, co dodali z termowego w grudniu. A w następnych odcinku będzie prezentacja znowu map. Więc widzimy się za 2 tygodnie, jeśli chodzi o prezentację map, a widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku z najlepszych modów, albo ciekawych modów, albo ogólnie modów na konsolę. No ja byłem tą cio i co? Żegnam się, to była mapa o Starowieś od Zielaka i nie dziwcie się, bo naprawdę będę pokazywał mapę od Zielaka, od Riota i od Przymsona na pierwszej kolejności i jakieś takie, które po prostu mam zainstalowane. Więc dobra, na razie, cześć. I czołem.